podczas gdy na przystanku Woodstock szaleją tysiące ludzi. Po drugiej stronie tej sceny istnieje coś, co można porównać tylko do jednego: bazy wojskowej w stanie wyższego zagrożenia. Serce bazy, gdzie spływają wszystkie informacje i zapadają najważniejsze decyzje, mieści się w maleńkim kontenerze o wymiarach 5 na 5 metrów. Mamy tu przedstawicieli, tak jak ja właśnie, pokojowego patrolu, czyli służb informacyjnych. Mamy przedstawicieli niebieskiego patrolu, czyli zawodowej ochrony, medyków, straży pożarnej, policji. I wszyscy razem sobie tutaj nasłuchujemy, co się dzieje na polu i swoimi kanałami podejmujemy decyzje, gdzie, co, jakie siły, jakie środki wysyłać. Na jaką liczbę zdarzeń muszą reagować zgromadzeni tu ludzie? Setki to chyba w pół godziny. Newralgiczne dla działania bazy osoby łączą się z centrum dowodzenia za pomocą walkie-talkie, a dzięki posiadanym GPS-om ich lokalizacja jest wyświetlana na tym ekranie. To typowo wojskowy system. Nawet stołówka zorganizowana jest na wzór wojskowej kantyny. To jest kilka tysięcy posiłków. Menu jest zaprojektowane w taki sposób, żeby to było kompleksowe wyżywienie dające nam możliwość ciężkiej pracy, bojowej pracy. Kolejne ważne miejsce to parking dla autokarów i tirów z tonami sprzętu, jaki przywożą zespoły. Zespoły, które są tymi największymi gwiazdami, przyjeżdżają do nas w 5-7 samochodów. Przeważnie są to konfiguracje typu 2 autokary i 3 albo 4 ciężarówki. W tym małym kontenerze nagrywa się to, co dla festiwalu najważniejsze. Nagrywamy tutaj dźwięk do internetu, nagrywamy też tutaj do telewizji dźwięk, miksujemy i nagrywamy wieloślady. W końcu kluczowe miejsce bazy Woodstock, czyli scena. Jest tutaj zainstalowane nagłośnienie mocy 100 tysięcy W na stronę. Jest tutaj zainstalowanych kilkadziesiąt ton oświetlenia. Ta scena poradzi sobie z każdym najbardziej wymagającym artystą. W terenie nad operacją Woodstock czuwa 1200 wolontariuszy pokojowego patrolu i 350 medyków. Festiwal wzoruje się na wojskowych rozwiązaniach z najprostszego z możliwych powodów. Jest to najlepszy sposób na opanowanie często też i emocji, często też i zamieszania komunikacyjnego i prowadzenie decyzji, realizowanie zadań. A więc ognia. Z bazy Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, Marcin Wyrwał, Onet.